Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Dzisiaj omówimy razem z ekspertem, bo jest ze mną ekspert. Cześć, witajcie. Najnowszą węgierską wersję milionerów. 2 stycznia tego roku ten teleturniej powrócił do telewizji węgierskiej, ale nie do oryginalnej RTL Klub, ale na antenę konkurencyjnej stacji TV2. No i nazwa się nie zmieniła. Legion on is Miliomosz. Legion on is Miliomosz. No. Jak widzicie, grafika, w ogóle jest logotyp i grafika taka sama jak w Polsce. Tak samo jest z pytaniami, głosowaniem publiczności i ogólnie i wszystkie grafiki. Wszystkie elementy graficzne. No właśnie. Ten teleturniej jest emitowany od poniedziałku do piątku, tak gdzieś po 20, nie? Niestety pory nie są stałe, ale różne. Właśnie. Należy jeszcze dodać, że gospodarzem programu jest Gabor Gundel Takacs, który wcześniej był znany m.in. z prowadzenia na teleturnieju Mara di Talpon, czyli węgierskiej wersji Hustle Standing, oraz węgierskiej wersji Deal or No Deal, czyli Grasz czy nie grasz. No i tak, przede wszystkim scenografia. Tak wygląda scenografia w obecnej wersji. Co możesz o tym, na ten temat powiedzieć, na tej scenografii? Scenografia bardzo podobna do wersji polskiej. Logotyp za prowadzącym jest nieruchomy. No bo to jest część ściany, ale tak ściana w tym wejściu dla prowadzącego wygląda tak, a nie inaczej. Mamy konkurencję, kto pierwszy, ten lepszy. 10 zawodników. No właśnie, tak. Jak widzicie, podobieństwo do scenografii polskiej jest bardzo, bardzo, bardzo duże. Czyli wiadomo, że się inspirowali. Tak. No i właśnie, teraz kolejny bardzo ważny element, czyli sam rdzeń gry. Drabinka. Drabinka to 15 pytań i 3 koła ratunkowe. Pół na pół, pytanie do publiczności, telefon do przyjaciela, zwykły starter pack. Tak, tylko że publiczność i telefon są pozamieniane miejscami. No właśnie, tak to... takie, chyba pierwszy raz widzę takie ułożenie w tej kolejności tych 3 koła ratunkowych. Chyba żadna wersja wcześniej nie używała takiej kolejności. Chyba nie. Nie przypominam sobie. W każdym razie... mamy do wygrania 50 milionów forintów. I to jest najwyższa wygrana w historii węgierskich milionerów. No właśnie, bo do tej pory było 40 milionów, nie? Tak. No i to może też mieć swoje źródło w inflacji, nie? No, forint mógł trochę podupaść, nie? W sumie. No ale nie zajmujmy się tym. Może omówisz drzewko. Tak. Pierwsze pytanie jest za 10 tysięcy forintów, potem kolejno 20, 50, 100... 250 tysięcy forintów jako pierwszy próg gwarantowany. Potem jest pół miliona, 3/4 miliona. 750 tysięcy po prostu. Milion, 1,5 miliona, 2 miliony forintów jako drugi próg gwarantowany. 5 milionów, 10 milionów, 15 milionów, 25 milionów i 50 milionów forintów jako główna wygrana. No właśnie, na potrzeby badawcze oglądaliśmy wczoraj pierwszy odcinek. Odcinki trwają około 70 minut w ogóle. No i ten pan na zdjęciu to jest pierwszy zawodnik, któremu udało się wejść do gry. I co ciekawe, odpadł na drugim pytaniu. No właśnie, to jest ta ciekawostka. Odpowiedział prawidłowo na pierwsze pytanie za 10 tysięcy, a za 20 tysięcy forintów już nie dał rady. Dobrze. To chyba tyle, jeśli chodzi o najnowszą węgierską wersję turnieju Milionerzy. Tym samym Węgry włączyły się w taki trend, który można zaobserwować w naszym regionie Europy, czyli w Europie Środkowej, tak od 3 lat trwający, czyli od roku 2016, kiedy to kolejne kraje Europy Środkowej wstrzeszały swoje wersje milionerów. Najpierw były Czechy, 2016, potem Polska w 2017, w roku 2018 Bułgaria i Rumunia, no a teraz Węgry. Węgry. I jeszcze do tej grupy dołącza Słowacja, która z niepotwierdzonych źródeł ma powrócić milionerów w 2020 roku, czyli... No i gdyby to była prawda, gdyby rzeczywiście milionerzy na Słowacji zostali wskrzeszeni w roku 2020, no to wtedy byłby już komplet, jeśli chodzi o Europę Środkową. Tak. Dobrze. To tyle w dzisiejszym odcinku Super Game Show Meister. Dziękuję ekspertowi. Dziękuję. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć. Cześć.